29. Warszawski Festiwal Teatralny, dzień trzeci. Dzisiaj prowadzimy śledztwo. Jesteśmy na tropie aktora. Pytamy o jego ciało, o jego postać, o jego rolę. Kim jest Eric Emerson, faktory Lupy? Kim jest Eric Emerson, faktory Warhola? Kim jest Mary Woronoff, faktory Lupy? Kim jest Mary Woronoff, faktory Warhola? Kim jest Joanna Drozda i kim jest Piotrek Polak? Za pół godziny będę Ericiem Emersonem i to znaczy, że wszystko będzie miało sens. Którym Ericiem Emersonem jesteś? Tym z fabryki Warhola czy tym z fabryki Lupy? Jestem też tym i też tym, ani żadnym, tylko takim innym jestem. A czy jak wyjdziesz z teatru, to pozostanie za tobą fasada Lupy? Fasada Lupy zostaje na pewno, ale zostaje tylko dlatego, że chcę, żeby została. No. Czy to jest bezpieczne? Nie. Co to znaczy, że za pół godziny będziesz Mary Woronoff? No już trochę jestem. To jest tak, że jak się zakłada tą zbroję, co się dzieje z głosem i z włosami, tak troszeczkę już mnie nie ma, a jestem już ja. I chyba wiadomo, że ja to nie Mary i wiadomo, że moja Mary to nie tamta Mary, tylko moja wersja i to, co mi najbardziej smakowało z tego, co ona proponowała. A co tobie się najbardziej podobało w Mary Woronoff? No, mogę w twarz komuś powiedzieć, że jest beznadziejny i podoba mi się to, że nikt inny nie potrafi tego zrobić. Wszyscy się boją, a ja się nie boję. I ja lepiej wiem od was, jacy jesteście. Ja w ogóle wszystko najlepiej wiem. A gdzie przebiega granica między tobą jako aktorką, a tobą jako Mary Woronoff? Nie wiem i nie chcę wiedzieć za bardzo. Dochodzenia ciąg dalszy. Kim jest Konrad z Wyzwolenia? I kim jest Krzysztof z Aktorów Prowincjonalnych? Wiadomo, że pokazujemy jakiś fragment teatru, ale jeżeli ktoś mnie pyta, czy to jestem ja, Maciej Namysło, tu na scenie, nie, to ja zawsze odpowiem nie. On walczy tak naprawdę o tekst, który go bardzo inspiruje. Taka walka jest bardzo ważna pod warunkiem, że się w niej nie idzie za daleko, bo wtedy można, stracić cel przez takie zapiekłą walkę o czystość sztuki. Ale mimo wszystko myślę, że warto. Więc myślę, że powinniśmy wiedzieć, po co chcemy to robić, no i dla kogo. Chcę, żeby w letni dzień, w upalny letni dzień, przede mną zrzęto żytni łan, dzwoniących sierpów słyszeć szmer, i świerszczów szept, i szum. Jesteśmy w CBA, w Centralnym Basenie Artystycznym. To kolejny etap naszego śledztwa. Szukamy granicy między aktorem a lalką, między aktorem a postacią.
Tym razem pod lupę bierzemy fasadę. I always think as two bodies. I have the emotional line of the character of the puppet inside me, but I try to project it away from me. Więc tutaj następuje jakieś rozdwojenie jaźni, rodzaj takiej kontrolowanej schizofrenii, rozerwanie pomiędzy to, co jest w moim ciele, a co jest w lalce, a z drugiej strony ja muszę wszystkie emocje, które są w lalce, też czuć. Także, no bo napięcie, które się pojawia w ręce, które powoduje za to, które powoduje to, co lalka wyraża, rodzi się tak naprawdę we mnie. It's a little bit frightening, you know. And so do you. No, sorry. No, but that's what I like about puppets. It's that sometimes it's frightening because it's very much alive.